Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najbardziej przejmującym tekstem o sercu Pana Jezusa jest opis Jego śmierci na Golgocie, który przed chwilą usłyszeliśmy, który sporządził święty Jan, świadek tych zdarzeń i najmłodszy Jego uczeń. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. To wydarzenie stoi u źródeł całej tradycji kultu serca Jezusowego. Ten kult ma bardzo bogatą historię, którą chciałbym teraz pokrótce przywołać. Polski jezuita ksiądz Kasper Drużbicki zainicjował uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Był prekursorem kultu serca Chrystusa. Wiązał ten typ duchowości z trzema drogami dążenia do doskonałości. Drogą oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Wzywał do modlitwy, do osobistego poświęcenia i wynagrodzenia zniewag sercu Jezusowemu, w czym upatrywał drogę do osiągnięcia najwyższego stopnia zjednoczenia z Chrystusem. Ułożył też pierwsze litanie do serca Jezusowego. Mimo to za twórcę liturgicznego kultu serca Jezusa i Maryi w Europie uważa się świętego Jana Eudesa. W dekrecie o heroiczności cnót z 1903 roku w procesie beatyfikacyjnym Jana Eudesa czytamy. Płonąc sam szczególną miłością ku najświętszym sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca tego tak miłego nam nabożeństwa. Był także tego kultu doktorem, albowiem ku czci obu serc ułożył oficjum i mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa. Święty Jan Eudes łączył ściśle nabożeństwo do serca Pana Jezusa z nabożeństwem do serca Maryi. Postanowił, że celem jego kapłańskiej misji będzie szerzenie kultu i nabożeństwa do serca Pana Jezusa i do serca Maryi. W 1643 roku założył własne zgromadzenie misyjne, Zakon Jezusa i Maryi, którego zadaniem była formacja kapłańska i szerzenie nabożeństwa do Najświętszych Serc. Mawiał do swych duchowych synów tak: ofiarujcie się Jezusowi, by wejść w bezkres Jego ogromnego serca, zawierającego serce Jego świętej Matki i wszystkich świętych, i aby zatracić się w tej otchłani miłości, miłosierdzia, pokory, czystości, posłuszeństwa i świętości. Kult Najświętszego Serca Jezusowego rozszerzył się dzięki objawieniom, jakich doznała wizytka święta Maria Małgorzata Alakow w 1673 roku, podczas których usłyszała m.in. takie słowa: moje boskie serce tak gorąco kocha ludzi, że już nie mieści w sobie płomieni żarliwego miłosierdzia. Musi przelać je za Twoją sprawą i objawić się wszystkim, by ubogacić ich bezcennymi skarbami, zawierającymi wszelkie łaski, jakich potrzebują, aby uniknąć zatracenia. W 1675 roku Pan Jezus powiedział do siostry Marii Małgorzaty: oto jest serce, które tak umiłowało ludzi, że niczego im nie szczędziło, godząc się na zniszczenie w dowód miłości, a jednak
Wielu z nich nie okazuje mi wdzięczności, lekceważąc i bluźniąc, przyjmując mnie w sakramencie miłości chłodno i wzgardliwie. Tym większy sprawiają ból, że są to serca mnie poświęcone. Moi drodzy, w tym roku przypada setna rocznica poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W uroczystość, która przypada w tym roku 11 czerwca Najświętszego Serca Pana Jezusa, z tej okazji polscy biskupi uroczyście odnowią ten akt poświęcenia narodu polskiego sercu Jezusowemu. Napisali w liście pasterskim na tę okoliczność takie słowa między innymi: poświęcając się sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Na miłość Boga trzeba odpowiadać, moi drodzy, swoim życiem. Płomienna miłość, która zawarta jest w sercu Jezusa, nie ma początku ani końca. Jest wieczna, daleko wykraczająca poza nasze ograniczone możliwości kochania. Nic nie może jej zatrzymać ani stłumić jej żaru, nawet śmierć na krzyżu. Pan Jezus miłuje nas tak bardzo, że jest gotów uczynić wszystko, aby nas zbawić i zapewnić nam pełnię życia. Jego miłość tak wzniosła i tak inna od naszej jest jednocześnie niezwykle osobista, zdolna dotknąć najskrytszych zakamarków naszej istoty. Powierzając się Jezusowi, prosząc Go o rozpalenie naszych serc Jego miłością, zaczynamy doświadczać nowego przepływu radości i chęci do życia. Rodzi się w nas pragnienie spędzania dłuższego czasu z Jezusem na modlitwie. Zaczynamy bardziej cenić sobie Jego słowa zawarte w Ewangelii. Z czasem nasze serca zaczynają płonąć tą samą miłością, która jest w Jego sercu. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zrozumiała kiedyś, że Kościół ma serce, a to serce musi płonąć miłością. Jezu, miłości moja, zawołała Teresa, wreszcie odkryłam moje powołanie. Moim powołaniem jest miłość. Kiedy przestajemy z Najświętszym Sercem Jezusa, dzieje się coś jeszcze. Odkrywamy w sobie więcej miłości i współczucia dla innych ludzi. Kapłan i pisarz francuski Jan od Serca Jezusa DLB uważał, że święty Jan Apostoł pod koniec swojego życia powtarzał wciąż tylko jedno zdanie: miłujcie się wzajemnie, miłujcie się wzajemnie. Kapłan twierdził, że jedyną drogą prowadzącą do takiej miłości jest zanurzyć się w sercu Jezusa i zaczerpnąć miłości z otchłani Jego miłosierdzia. Obyśmy i my, drodzy, nauczyli się kochać tak, jak ukochał nas Bóg. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.